A oto w jakim składzie gra dzisiaj Lech Poznań. A ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę. Jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację nawet z trzema napastnikami. Lubią zakładać wysoki pressing od razu po stracie piłki. Nie inaczej będzie zapewne i dzisiaj. To doskonała taktyka, żeby nie dać drużynie przeciwnej pograć piłką, ale wymaga żelaznej dyscypliny taktycznej i żelaznych płuc od całego zespołu, zwłaszcza tych piłkarzy bardziej wysuniętych. I oto pierwszy gwizdek. Finał UEFA Europa Conference League już się rozpoczął. Jesper Karlström. Lubomir Szatka. Karlström. Oj, niezła piłka na dobieg. Nie traci piłki w tym starciu. Twarde wejście, ale bez faulu. Lech Poznań rozpocznie grę rzutem wolnym. I Kolejosz zacznie od rzutu rożnego. Tym razem szybkie rozegranie. Centra posłana w pole karne. Jest groźnie. Oj, proszę! Udana interwencja przy dośrodkowaniu. Lo Celso. Fatalne podanie. Piłka w zasadzie sama trafiła do rywala. Faul, gwizdek, wolny. Sędzia nie ma wątpliwości. Oj, kiepskie miejsce, by tracić piłkę. Groźnie. Słaba centra, bramkarz bez trudu chwyta. Jesper Karlström. Bardzo udany teraz lob. No, piękna, ważna interwencja. Lo Celso. Piłka wraca, doda niego Parejo. Nie udało się utrzymać przy piłce. Karlström, Lubomir Szatka, Jesper Karlström, cierpliwie teraz na granicy pola karnego, szukają luki. Ech, nic z tego jednak nie będzie, bo teraz niepotrzebna strata. Giovanni Lo Celso. Łatwo teraz przejmują to niedobre zagranie. Villarreal ma teraz miejsce na skrzydle. Piłka przekroczyła linię boczną,
aut. Sędzia pokazuje, że będzie rzut wolny dla Lecha Poznań. Mamy remis. Spokojnie teraz przygotowują atak. Danjuma. Ładny dribbling. Zawodnik idzie dalej. Co teraz zrobi Gerard Moreno? Dobra teraz interwencja bramkarza. Musiał się trochę wyciągnąć, ale ten strzał nie sprawił mu większych problemów. Po tym można poznać klasę golkipera. Sprawił, że ta interwencja wydawała się łatwa. Będzie strzał, uwaga! Odprowadza tylko piłkę wzrokiem. Nie było potrzeby interweniować. Procentuje bramkarskie doświadczenie. Ktoś inny pewnie by się rzucał, tracił energię, bo przecież strzał przeszedł dość blisko. Mądrze teraz przerzucają ciężar gry na drugą stronę. O, i to był książkowy odbiór piłki. Na skrzydle sporo miejsca ma teraz zespół Villarreal. No tak, statystyki potwierdzają nasze wrażenia. Obie drużyny są mniej więcej równie często... Patrz Tomku, to musi być gol! Poprzeczka, nie ma gola! Piłka w grze! Było bardzo groźnie, ale teraz bramkarz ma już wszystko pod kontrolą. Nigdy nie wiadomo, czym się skończy trafienie w słupek czy poprzeczkę, ale tym razem szczęście było po stronie bramkarza. Dobrze się ustawiają, rywalom trudno rozegrać akcję, znów są przy piłce. I teraz z dystansu, próba. No tak, bramkarz w tej sytuacji nie musiał się wysilać. Tak, był bardzo dobrze ustawiony i widział, że ten strzał nie zmierza w światło bramki. Szatka. Widać cierpliwość w tym ataku. Co nagle, to po diable. Dobrze odczytali zamiar rywali. Mogą znów budować teraz akcję. Niedługo zabrzmi gwizdek. Doliczona tylko minuta gry. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Piłka w grze. Jesteśmy coraz bliżej poznania tegorocznego triumfatora UEFA Europa Conference League. Tak, interweniował nieczysto. Przerwał akcję oczywistym faulem. Mamy rzut wolny. Teraz z piłką Gerard. Dobry pressing, odebranie piłki pod polem karnym. Cóż to była za okazja, by otworzyć wynik spotkania. Wszyscy zachodzimy w głowę, jak mógł nie wykorzystać takiej sytuacji. Po meczu będzie pluł sobie w brodę. Świetne, prostopadłe zagranie. Jest, proszę Państwa, piłka w siatce. Mamy pierwsze trafienie w tym finale. No Tomku, na pewno teraz będzie się łatwiej grało ekipie, która otworzyła wynik. Ależ to było ładnie wymierzone, celne, prostopadłe podanie. Na koniec postanowił kropnąć z całej siły i piłka błyskawicznie minęła bramkarza, mimo że do bramki wcale nie było tak blisko. Gracze Villarreal wciąż jakby trochę oszołomieni po golu, ale biorą się do odrabiania straty. Aj, no nie wyglądało to za dobrze. Sędzia może tutaj sięgnąć od razu po czerwoną kartkę.
Sędzia pokazuje zawodnikowi czerwoną kartkę. Co sobie teraz myślą jego koledzy, pozostaje ich słodką tajemnicą. Z pewnością przed nimi ciężkie zadanie. Gdy się przegrywa, a na dodatek gra się w osłabieniu, trudno myśleć o korzystnym wyniku. Ale kto wie, może to ich dodatkowo zmobilizuje i jeszcze powalczą. Futbol widział nie takie rzeczy. Giovanni Lo Celso imponują dzisiaj w obronie, naprawdę. Znowu są przy piłce. Parejo. Oj, kiepskie miejsce, by tracić piłkę. Groźnie. Skuteczna interwencja, piłka wybita. Ten korner, to jest dla nich szansa na wyrównanie. Ulala, co za refleks. Bramkarz ratuje im skórę. Nikt nie miałby pretensji, gdyby to wpuścił. Strzelali prawie spod bramki, a mimo to wybronił. Piłka podana do Lo Celso. Teraz przy piłce Mondi. Dobrze blokuje to uderzenie. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Kolejosz dotychczas rzadziej przy piłce oddaje posiadanie rywalowi. Z tym, że statystyka bramkowa jest dokładnym przeciwieństwem statystyki posiadania piłki. Kiedy prowadzisz, możesz sobie czasem pozwolić na oddanie inicjatywy. Tymczasem właśnie mają szansę. No, piękna, ważna interwencja. Pokla. Lo Celso. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Powinni trochę szybciej wracać pod bramkę. Sędzia uznaje, że nie zagrał zgodnie z przepisami. Faul, rzut wolny. Nowy zawodnik Villarreal zamelduje się na boisku. Teraz z piłką Gerard. I teraz skuteczne wybicie piłki. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przedrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Lech Poznań rozpocznie grę rzutem wolnym. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. A teraz będzie dobra okazja. Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Obrońca wyjaśnia sytuację. Oddala zagrożenie. I teraz mamy przerzut na drugą flankę. Wyjście Lecha z piłką do przodu. Cierpliwie szukają możliwości przedarcia się przez obronę. Tak, proszę Państwa, piłka w siatce! Zwiększają prowadzenie, a kibice gotują się już do mistrzowskiej fety. Spójrzmy raz jeszcze, jak doszło do zakończenia tej akcji. Dlaczego strzał z dystansu to był znakomity pomysł? No to mamy 2-0. Parejo. Morales jest przy piłce. Umie chronić piłkę. Dobre ma warunki. Nie odda jej za bezsen. Szansa na kontakt. Dobra interwencja przy tym groźnym uderzeniu. Nie trafia w bramkę. Może innym razem. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut.
Znakomite, długie podanie. Piłka przekroczyła linię boczną. Out. Mamy teraz zmianę w zespole Villarreal. Świetnie teraz. Utrzymuje piłkę po właściwej stronie linii. Utrzymuje się przy piłce, przy bierności rywali. Tak, teraz zrobił to, co było trzeba. Teraz przy piłce Mondi. Gerard Moreno ma piłkę, musi strzelać. To może być groźne. Będzie kontra. Sędzia postanawia teraz doliczyć. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Wrzucają w pole karne. Okazja! Ulala, co za refleks! Bramkarz ratuje im skórę. Nikt nie miałby pretensji, gdyby to wpuścił. Strzelali prawie spod bramki, a mimo to wybronił. Zagranie na klepę, krótko. I strzał na bramkę. No i za to przewinienie sędzia dyktuje rzut karny. To może przypieczętować ich zwycięstwo. I jest bramka! Piłkarz jeszcze ostatni raz spojrzał na bramkarza, a potem spokojnie posłał piłkę do siatki. Przy rzucie karnym liczy się intuicja bramkarza, ale też i zwyczajne szczęście. Strzelec ma o wiele więcej możliwości, by wywieźć bramkarza w pole, tak jak tym razem. I oto mamy ostatni dziś gwizdek, szanowni państwo.